Kuba Kucman z Techsetter.pl. Dzisiaj odwiedzamy targi PGA w Poznaniu i zajrzeliśmy oczywiście na stanowisko HP Omen, czyli ekspertów od sprzętu gamingowego. Dzień dobry bardzo, Grzegorz Staniszewski, jak rozumiem, HP Omen Polska. Z czym ciekawym dzisiaj przyjechaliście, co najfajniejszego pokażecie światu? No, jak zawsze przyjeżdżamy z bardzo fajnymi rozwiązaniami dla graczy. W tym roku premierę miał nasz nowy notebook z 2 wyświetlaczami. Jest dostępny do obejrzenia w strefie gracza. Tam zawodnicy mało, że uczestniczą w konkursach i zdobywają fajne, cenne nagrody. To jeszcze właśnie mogą przetestować te nowe rozwiązania. Taki dodatek dla standardowego notebooka, pozwalający na zobaczenie jakichś komunikatorów, innych rozwiązań, jakichś online'owych, żeby nie zabierać nam przestrzeni obrazu gry, tylko mamy dodatkowy mały wyświetlacz nad klawiaturą. Omen X, S2, fajne rozwiązanie, nowe. Ale to jak miałem jest taki chyba najbardziej topowy i premium model, a coś bardziej rozsądnego, bez udziwnień chyba też macie u siebie. Tak, mamy też standardowe, takie nazwijmy to klasyczne rozwiązania w postaci notebooka dla graczy, gdzie są bardzo dobre, jak wiemy, parametry, zarówno i procesor, i karta graficzna, i pozostałe układy, które muszą być na tym dobrym poziomie, żeby gry 3A były możliwe do zagrania po prostu, bez żadnych zakłóceń. Okej, a w największym skrócie, dlaczego warto wybrać markę Omen nad wszystkich innych producentów sprzętu gamingowego? Myślę, że tutaj największą zaletą jest wieloletnie doświadczenie producenta na rynku IT. No, nie oszukujmy się, ale HP jest brandem, który pamięta lata... laptopa. Tak, tak, no, wymyślił laptopa. Pierwszy dotykowy monitor to też był od HP, to lata 80, więc... I to jest, wydaje mi się, że to doświadczenie, to DNA, które my mamy w sobie jako firma technologiczna, bardzo dobrze przekłada się na różne inne rozwiązania, które są z tym bardzo mocno powiązane, a tutaj no, to jest w zasadzie bardzo silnie połączone te wszystkie procesy. To może weźmy go sobie do ręki, zobaczmy co ciekawego faktycznie. To jest model 15-calowy, jak nie ma? To jest standardowa 15. Te rozwiązania z fajnych rzeczy na przykład mogą mieć dostępne matryce 144 Hz, bardzo dobre matryce 144 Hz. Wiemy, że to przekłada się na szybkość, na reakcję, na płynność samego obrazu, więc... To jest bardzo ważne w rozgrywkach sieciowych, gdzie bardzo ważne to jest najistotniejsza sprawa. Poza tym dobra, wytrzymała obudowa, wykonana z metalu, więc to też gdzieś, jeżeli mówimy o rozwiązaniu mobilnym dla osób, które chociażby, spójrzmy na studenta, tak? Dzisiaj jestem w domu, w weekend wracam, w tygodniu jestem na uczelni, mogę korzystać z komputera jako standardowego narzędzia do nauki. Jeszcze w dodatku mam RTX-a, na którym mogę grać albo stawiać projekty w 3D, w zależności od czym się zajmuję. Tak, bardzo, bardzo dużo tych rozwiązań na tych kartach graficznych odnajduje się również właśnie w tej grupie projektantów, designerów. Tych startujących oczywiście, bo jeżeli gdzieś będzie już ktoś miał zaawansowane rozwiązania, będzie miał swoje biuro projektowe, tutaj już wchodzimy w inny rodzaj sprzętu. Natomiast dla osób, tak jak mówię, młodych, mobilnych, idealne rozwiązanie łączące bardzo fajne parametry. Ale ta konstrukcja jest po prostu strasznie smukła jak na ten typ sprzętu, chociaż po części to wynik tych sprytnie wyciętych boków. Tak. Pod maską standardowe RTX-y czy w wersji Max-Q? RTX-y tutaj mamy karty te 1070 również też i 7. Grafika w tych nowych maszynach naprawdę sobie radzi. To jest, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś w tym DNA jest to tak wszystko przemyślane i skonstruowane i zaprojektowane, że to nie jest tylko jakby nasze doświadczenia, to są też testy. Sprzęt zanim zobaczy światło dzienne, zanim użytkownicy mogą wejść do sklepu i kupić go, przechodzi bardzo rygorystyczne, bardzo długofalowe testy. To nie jest tak, że my produkujemy, sprzedajemy i mówimy OK. Wcześniej my musimy mieć pewność, że ten komputer na pewno będzie zaspokajał wszystkie potrzeby klienta. Przez to te komponenty, które są wkładane, niezależnie kiedy to będą producenta, one podlegają bardzo długim testom, bardzo mocnym testom. No i jak jesteśmy pewni, że to działa, czyli te wszystkie najnowsze technologie, czy to będą rozwiązania, jeżeli chodzi o karty grafiki, czy to będą procesory, czy to będą dyski, M2 czy zwykłe kręcące się, chociaż już w tej chwili w zasadzie nie ma tych kręconych dysków w tych nowych maszynach, ale wszystko jest dokładnie testowane, sprawdzane. Ale HP to widzę nie tylko przybyło dzisiaj z laptopami, mamy też całkiem stylową budę plus parę akcesoriów. Tak, no poza tym tym, że mamy te rozwiązania mobilne dla graczy, to również dysponujemy typowymi obudowami towerowymi, mniejszymi i większymi, bo one są dostępne w dwóch jakby rodzajach na rynku. Jeszcze jest taki jeden duży potwór, który już w ogóle jest taki high level naprawdę, jeżeli chodzi o pecety gamingowe. Ale fajnie jest to, że widzę, że nie przeginacie ze stylistyką. Widać, że to jest gaming, ale to nie razi pustem, jak to czasami bywało. Tak, to nie ma tego przepychu, powiedzmy, takich rozwiązań futurystycznych, które tak naprawdę, jeżeli ktoś gra, jeżeli ktoś kocha gry, bo mówimy już o takiej grupie ludzi, którzy kochają, że dla nich gra jest wyrocznią, tak, że no, to są sprzęty dla takich ludzi. Więc oni, wydaje mi się, że większą wagę przykładają do tego, jak ta gra zagra, jak oni zagrają w tę konkretną grę, w ten konkretny tytuł, niż to, jak wygląda opakowanie, które będzie obsługiwało tę grę. No ale nikt by nie chciał białej, smutnej obudowy, jak na pewno tak to wyglądało. Na pewno tak, ale wierzę, że cały czas podstawową wartością są parametry inside, a nie outside. To jest dodatek, ten make-up, który nam upiększa nasze stanowisko. Dokładnie. Klawiatury plus myszki też widzę. Klawiatury plus myszki, tak, mamy już od, no już rok ponad mamy tę nową klawiaturę Sequencer. Bardzo fajna, bo jest połączenie klawiatury mechaniki optyki jest połączenie. Czyli żeby jeszcze przyspieszyć czas reakcji działania wciśnięcia odpowiedniego klawisza, połączono tutaj dwa mechanizmy. Sama mechanika jakby otwiera nam z ust optycznego przełącznika. Bardzo szybka reakcja jest wtedy, że nie czekamy na ten moment jakby zamknięcia, otwarcia prądu, gdzie mogą się pokazywać jakieś szumy, tylko to już optyka nam to jakby definiuje. Wygodna, też wykonana z bardzo fajnych materiałów, góra jest metalowa, jeszcze jest taki volume bar, rolka, która szybko można sobie podgłaszać, ściszać dźwięki. No i nie szczędziliście na wielkości spacji. Tak, no to też jest doceniane, że te spacje zawsze muszą mieć dobrą wielkość, żeby nie trzeba było gdzieś szukać jej odruchowo, żeby ten kciuk zawsze mógł wygodnie nacisnąć. Jeśli szukacie testów maszyn gamingowych, pamiętajcie o naszym dziale recenzji, gdzie znajdziecie całkiem sporą kolekcję gamingowych notebooków. Ja dziękuję bardzo za pomoc i do zobaczenia. Do zobaczenia.